Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. 15 stycznia 2021 roku, drugi dzień zgrupowania piłkarzy Wisły Płock w Siedlcach. Jesteśmy po raz drugi z naszym live'em. Dzisiaj gościem w naszym studiu Siedlce 2021 jest Piotr Pyrdoł, pomocnik Wisły Płock. Cześć Piotrze. Witam wszystkich. Drugi dzień obozu, no to powiedzmy, co się dzisiaj tutaj działo. Zaczęło się od tego, że wszyscy wstaliśmy i okazało się, że jest dosyć mroźno w Siedlcach, ale chyba też i w całej Polsce. No a ta poranna sesja treningowa od 10 zaczęła się od takich, jak to się mówi, gra w dziadek, tak? To w Hiszpanii na to rondo chyba mówią. I właśnie chciałem ci zapytać przy okazji tych gierek, kto w Wiśle robi na tobie wrażenie podczas tych gierek takie największe? Kto sobie tak świetnie w tego dziadka radzi, tak z twojej perspektywy? Myślę, że w tych gierkach dobrze prezentują się zawodnicy, którzy potrafią się utrzymać przy piłce na małej przestrzeni i dobrze czują się z piłką przy nodze. No myślę, że takim zawodnikiem jest Hubert Adamczyk czy Mati Szwoch. Więc u nich to dobrze wygląda. A nasi Hiszpanie w zespole, no bo dziadek czy rondo to jest taka chyba popularna gra, taka rozgrzewkowa w Hiszpanii. Jak oni sobie swoje perspektywy radzą? Akurat w zespole, w mojej grze, ja gram z Angelem Garcia. Natomiast Angel wydaje mi się, że nie jest piłkarsko typowo Hiszpanem, ponieważ oni raczej są kojarzeni z drobnymi filigranowymi zawodnikami, a Angel jest silny fizycznie, dobrze zbudowany, natomiast piłkarsko też ma jakość i myślę, że dobrze się czuje w tej grze. Widać, że szczególnie zawodnicy z tych rejonów, oni po prostu cieszą się tym wszystkim i zarażają pozytywnym nastawieniem. No to prawda, właśnie. Wydaje się, że Hiszpanom w taką pogodę powinno być naprawdę depresyjnie i ciężko. Tymczasem ci nasi Hiszpanie tacy wesoli, na weseli, nawet jeżeli jest minus 8 za oknem czy więcej, to uśmiech nie schodzi im z twarzy. Myślę, że jak jest taka pogoda i ona trochę utrudnia warunki do pracy, to nie pozostaje nic innego, jak się z tego śmiać i mieć do tego dobre nastawienie, bo jest po prostu łatwiej, a to są sprawy, na które nie mamy wpływu, bo pogody nie zaplanujemy. No właśnie. Następnie po prostu odbył się trening, już tam nie będziemy wchodzić w szczegóły. To był jedyny trening dzisiaj podczas drugiego dnia tutaj obozu w Siedlcach. Po południu mieliście zaplanowaną sesję fotograficzną. No domyślam się, że tutaj to już czysta przyjemność przebrać się w strój piłkarski i popozować w kilku pozycjach. To już zależy od predyspozycji indywidualnych. Niektórym idą zdjęcia szybciej, niektórym wolniej. Ale myślę, że zawsze to też jest moment, żeby pożartować czy trochę rozluźnić atmosferę. Ja przypomnę, że jesteśmy w programie live, na żywo, więc możecie zadawać pytania Piotrowi. Ja czytam czat na YouTubie, mam też telefon, na którym sprawdzam wasze pytania na Twitterze i Facebooku, także zachęcam do zadawania pytań. Wczoraj był tutaj Dawid Kocyła i tych pytań było mnóstwo. Siedzieliśmy tutaj ponad pół godziny i nie udało mi się zadać wszystkich waszych pytań, za co przepraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Piotr z nami tutaj, masz czas, tak? Nigdzie się nie spieszysz. Nie. Także mamy chwilę czasu, więc śmiało, ja za chwilę te pytania będę Piotrowi czytał. Natomiast jeszcze z mojego repertuaru pytanie o COVID-19. Ty byłeś zarażony? Czy możesz o tym otwarcie tak mówić? Tak, ja dostałem w momencie, kiedy w klubie było ponad 30 przypadków, to ja też wyniki testu moje okazały się pozytywne. Jak ty tą chorobę przeszedłeś, powiedz? Natomiast właśnie chciałem się do tego odnieść i ja nie miałem żadnych objawów tej choroby. Czułem się dobrze na testach wydolnościowych już po tej 10-dniowej kwarantannie. Okazało się, że są one lepsze niż,
niż przed chorobą, natomiast COVID pokrzyżował, można powiedzieć, wiele planów w tym roku. Ja tak sobie o tym myślałem w przerwie, że w tym roku, jeśli chodzi o rok piłkarski, to z niewymuszonej przerwy, takiej narzuconej z góry, to wyszło około 5 miesięcy. To generalnie jest to nie do pomyślenia, bo profesjonalny piłkarz ma z reguły w całym roku maksymalnie miesiąc i to jest dużo wolnego, a 5 miesięcy niewymuszonej przerwy, no to jest jak poważna kontuzja. Mhm. No właśnie, to jesteś w stanie powiedzieć, jak to się odbiło na przykład na twojej formie, dyspozycji, ta taka przerwa nieplanowana? Myślę, że okres, w którym wznowiliśmy już rozgrywki i podczas tych rozgrywek nasz zespół musiał pauzować, to nie odbił się na nas dobrze, bo łapaliśmy jakiś rytm i po meczu z Piastem przyszła przerwa. Miał być mecz pucharowy, nie było go i my straciliśmy jako drużyna praktycznie miesiąc. Ja jeszcze byłem jakby w drugiej fali zawodników, którzy otrzymali wynik pozytywny i wypadłem przed meczami, więc trochę ten rytm, ta forma, którą w miarę udało się osiągnąć, ona znowu została zahamowana i trzeba to było budować od początku. Natomiast każda przerwa, można też ją wykorzystać w sposób pozytywny i popracować na tyle, ile pozwalają warunki. Jeśli byliśmy zamknięci w domu, to też można nad czymś tam popracować, dokształcić się pod względem mentalnym, czy nie wiem, zresetować po prostu od tego, a gdy jeszcze wcześniej był lockdown, to można było poprawić swoją formę fizyczną po prostu indywidualnie, przygotowując się, biegając gdzieś tam w samotności, w lasach, czy tak jak mówię, w każdej sytuacji jest jakieś wyjście, ale to na pewno utrudniło rozgrywki. Dowód na to, że czytam czat. Maciek pisze bliżej buzi mikrofon, bo słabo słychać. No, dobra, może nie aż tak blisko, Piotr, ale generalnie tak. Troszeczkę bliżej, żebyśmy byli dobrze słyszani w Polsce, w Płocku przede wszystkim, no bo robimy to dla kibiców nafciarzy. Piotr, to co, wolisz najpierw od Twittera zacząć, czy od pytań z YouTube'a? Nie wiem, dawaj po kolei. Dobra, po kolei. No to lecimy z Twittera. Okej. Przemek zadaje pytanie na Twitterze. Czego brakuje bądź brakowało tobie do wywalczenia miejsca w pierwszym składzie? No bo tak z tobą właśnie różnie było. Byłeś czasami zawodnikiem podstawowego składu, czasami wypadałeś, byłeś rezerwowym, czasami przez też problemy zdrowotne nie mieściłeś się w kadrze. Jak to właśnie ty odbierasz? Czego brakowało, brakuje? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim ten wirus, brak możliwości regularnego rytmu i złapania tej pewności na boisku, bo jednak do tego są potrzebne regularne minuty. Natomiast myślę, że złożyło się na to kilka aspektów, ale życie sportowca polega na ciągłym udowadnianiu swoich umiejętności. I ja staram się to robić każdego dnia. I dążę do tego, żeby to miejsce wywalczyć i jest to oczywiste. Czyli regularna, codzienna praca po prostu na 100%. Dokładnie. Myślę, że nie tylko w sporcie, ale w życiu tak jest, że w końcu zostaniesz doceniony za to, co robisz i nic w przyrodzie nie ginie. Okej, okay, kolejne pytanie od Rafała z Twittera, właściwie nawiązujące do twojej odpowiedzi, ponieważ Rafał pyta, co ty chciałbyś poprawić w swojej grze jak najszybciej, jakby w pierwszej kolejności, na czym się skupiasz w treningu? Przede wszystkim dla zawodnika na mojej pozycji ważne jest, żeby mieć liczby. Nawet jeśli zawodnik ma gorszy mecz, a ma liczby, to nikt nie pamięta o gorszym meczu, bo tak jak mówię, zaznaczył się w statystykach i to jest ważne na mojej pozycji i na tym się koncentruję, na treningach, żeby w momentach decydujących zdobyć bramkę czy zaliczyć kluczowe podanie, ale tak jak mówię, żeby te rzeczy poprawiać i łapać pewność, to trzeba mieć regularną grę. Czytam czat.
Piotrek, nie bój się mikrofonu. No Piotrek chyba nie... Już to gardła sobie nie włożę tego mikrofonu. Piotrek chyba nie należy do zawodników bojących się czegokolwiek. Pytanie kolejne od Jana. Jaka jest twoja ulubiona sztuczka techniczna, zagranie i czy udało ci się już wykonać to zagranie w meczu Wisły Płock? Myślę, że moją ulubioną sztuczką, o ile można tak to nazwać, jest... A jakimś takim zagraniem. Jest twoim. Po prostu balans ciałem. Jestem zawodnikiem, który opiera się na krótkim prowadzeniu piłki, w tym dobrze się czuję i właśnie w balansie ciała od zawsze podpatrywałem zawodników, którzy mają to na niesamowitym poziomie, tak jak Messi czy wcześniej Iniesta, i zawsze starałem się powtarzać te ruchy, właśnie żeby zwieść przeciwnika balansem ciała. Nigdy nie byłem taki, że chciałem na przykład przerzucić sobie piłkę, jak to się mówi, efektownym sombrero, jak Ronaldinho, natomiast na treningach, czy właśnie jak się było młodszym, to się to ćwiczyło, ale z wiekiem wiesz, że liczy się po prostu efektywność i nieważne jak to zrobisz, a tak jak mówię, ja najlepiej czuję się po prostu w balansie ciała i z tego korzystam. No to można się chyba łatwo domyślić, że w barwach Wisły też udało ci się nabrać przeciwnika na balans ciała. Okej, no to co, kolejne pytanie. Z perspektywy Kominów, tu będą aż dwa pytania. Pierwsze pytanie. W przyszłym sezonie kończy się status młodzieżowca tobie. Nie boisz się, że wypadniesz z orbity zainteresowań klubów ekstraklasy? Ja przede wszystkim nie myślę o tym, że jestem młodzieżowcem, bo mam ambicje na regularną grę i staram się pokazać, że jestem lepszy od zawodnika na mojej pozycji, a nie staram się konkurować tylko z młodzieżowcami. Wiadomo, że jest to przywilej i tym zawodnikom z góry po prostu należy się gra, bo takie są przepisy, ale nie obawiam się tego, bo znam swoje umiejętności i w siebie wierzę. Okej, moi drodzy widzowie, nasi widzowie właściwie, mamy w tej chwili 48 osób oglądających naszą transmisję. Mamy 13 łapek w górę. Nie wiem, czy są też osoby, które były wczoraj z nami. Wczoraj z Dawidem Kocyłą wymyśliliśmy taki challenge, że jeżeli wy jako widzowie przekroczycie jakąś barierę łapek w górę, no to Dawid wykona jakąś sztuczkę techniczną i my to pokażemy wam, widzom, w nagrodę za te łapki w górę. Udało się bardzo szybko wczoraj osiągnąć limit 50 łapek w górę i Dawid rzeczywiście taką sztuczkę dzisiaj wykonał. Ja was zaproszę teraz na krótką przerwę, w której właśnie zobaczycie, jak Dawid sobie z tym challenge'em poradził. Poprosimy o ten materiał. Tak, jesteśmy tutaj, no bo wczoraj podczas live'a obiecaliśmy, że jeżeli będzie 50 łapek w górę, to pokażesz nam tutaj jakąś sztuczkę piłkarską. No i dosyć szybko udało się zebrać 50 kciuków w górę. Mamy coś w repertuarze, Dawidzie? Coś na pewno się znajdzie i coś wykombinujemy fajnego. No właśnie, Dawid Kocyła wykonał challenge. Dzisiaj też musimy Piotrowi wymyślić, jeżeli mamy w tej chwili 19 łapek w górę. Wczoraj było 50 limitem, no to dzisiaj musimy ten wynik poprawić i 60 łapek w górę pod tym filmem do końca naszej transmisji. I Piotrze, jaki challenge by ci tu wymyślić? Jeszcze pomyślimy chwilę nad tym, dobra? Dobrze. 60 łapek, jeżeli będzie ten limit osiągnięty do końca transmisji, no to za chwilę Piotrowi wymyślimy jakiś challenge, który jutro pokażemy wam, tak jak dzisiaj pokazaliśmy zagranie Dawida Kocyły. Piotr, kolejne pytania. No tutaj lawina tych pytań. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że uda mi się zadać wszystkie te pytania. Michał na przykład pyta na YouTubie, czemu w Legii nazywali ciebie Ciastek? To przezwisko wymyślił Paweł Wszołek. Gdy mieliśmy zgrupowanie w Warce,
to było to po lockdownie i nie można było korzystać z fryzjerów, więc miałem długie włosy i pewnego dnia po prostu Paweł Wszołek generalnie jest zawodnikiem, który trzyma się z młodymi i ma dobre poczucie humoru i lubi sobie pożartować. Po prostu powiedział do mnie kiedyś ciastek i stwierdził, że jestem podobny do tego ciastka ze Shreka. I chodził cały czas z telefonem i pokazywał wszystkim je i patrz, wygląda jak ciastek. I tak nakręcał, aż w końcu się przyjęło i tak do mnie mówili. A tutaj w Płocku, jaki masz pseudonim w szatni? Nie, tu nie korzystałem z tego pseudonimu, został w Warszawie. A tutaj mówią po prostu Pyrdi. Pyrdi, Piotr, Piotrek, tak się najczęściej do ciebie właśnie koledzy zwracają. Okej. Z perspektywy Kominów kolejne pytanie. W meczu z Mławianką to chodzi o mecz rezerw, bo tych parę meczów w rezerwach też udało ci się, no zagrałeś. I tu jest pytanie, w meczu z Mławianką zagrałeś na prawym wahadle, całkiem nieźle. Jednorazowy epizod, czy być może dłuższa perspektywa w twojej karierze? Nie, myślę, że nie rozpatrywałbym tej pozycji, jeśli chodzi o moją grę. Mhm. Pamiętam ten mecz po prostu na lewym skrzydle w drużynie Mławianki. Trener uznał, że mają najgroźniejszego zawodnika i powiedział, że mam na niego zagrać. Mateusza Stryjewskiego z tego zapamiętam. Tak, ale on po 15 minutach zmienił stronę, więc to chyba oznaczało, że dobrze sobie z tym poradziłem i pamiętam ten mecz, zaliczyłem w nim 2 asysty, więc był udany. Okej, a właśnie też kolejne pytanie nawiązujące do tego, co powiedziałeś. Na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? To jest właśnie lewa pomoc, czy prawa pomoc, czy być może jeszcze inna pozycja? Myślę, że najlepiej czuję się albo po lewej stronie, albo w środku. Mhm. Na prawej stronie też zagram, ale wolę być bardziej centralnie albo trochę po lewej stronie boiska. Natomiast w dzisiejszych czasach i ogólnie w taktyce, która też się zmienia, to zawodnicy ofensywni często się rotują i zmieniają te pozycje kilka razy na mecz. Okej, czekamy na wasze kolejne pytania. Nie wiem, czy to jest dobra informacja, czy zła, ale pytania na Twitterze nam się wyczerpały. Także przechodzimy do pytań na YouTubie. Okej, odpalam YouTuba. Pytanie takie na rozruch. Jakiemu klubowi z zagranicy kibicujesz? Pyta Kacperowski. Barcelonie. Krótko i na temat. Piotrek Pyrdu kibicuje Barcelonie. Okej, kolejne pytanie. O, tu jest ciekawe, też od tego samego użytkownika. Czy widzisz długą przygodę w Wiśle? Przypomnij tutaj nam, do kiedy masz kontrakt z Wisłą i właśnie, czy planujesz tutaj dłuższą przygodę z naszym klubem? Można powiedzieć, że moja przygoda tak naprawdę dopiero się rozpoczęła, bo kontrakt podpisałem praktycznie na przełomie w trakcie sezonu już. Sierpnia i września, jak już po pierwszej kolejce. Tak, po wznowieniu, już liga wystartowała. Życie piłkarza niestety jest takie, że nie można niczego przewidzieć. No to trochę też jest tak, że czas w piłce leci troszeczkę szybciej niż w życiu takim pozapiłkarskim. Dokładnie. Zanim się obejrzymy, to już będzie koniec tego sezonu. Natomiast dopóki jestem w tym klubie, to chciałbym jak najwięcej dać radości kibicom i pomagać po prostu swoją dyspozycją na boisku. Okej, 29 łapek w górę to wciąż za mało, żeby Piotr zdecydował się na challenge. 60 łapek w górę pod tym filmikiem i za chwilę, Piotr, powiem ci, co wymyśliłem, ale jeszcze potrzymam cię w niepewności. Kolejne pytanie. O, fajne, od Mateo25. Osoba z drużyny, z którą masz najlepszy kontakt na boisku i poza nim. No zastanów się, koledzy oglądają. Właśnie muszę się zastanowić. Poza boiskiem jest kilku chłopaków w drużynie, których wcześniej znałem z boiska. Graliśmy przeciwko sobie, natomiast nie miałem tutaj nikogo w drużynie, kogo znałbym tak osobiście dłużej, więc ze wszystkimi musiałem się zapoznać. Natomiast ja jestem otwartym zawodnikiem i myślę, że z każdym mam dobry kontakt. A na boisku czuję się dobrze z zawodnikami, którzy preferują podobną grę do mnie, bo wtedy po prostu łatwiej zrozumieć czyjeś intencje, więc raczej zawodnicy
zawodnicy ofensywni. Myślę, że mam z nimi dobrą więź. Na pewno gdy grałem, to dobrze też się czułem na stronie z Angelem Garcią. Mhm. Właśnie tutaj wspomnieliśmy wcześniej o tym, że dołączyłeś w trakcie sezonu, już pierwsza kolejka została rozegrana i chyba właśnie po tej pierwszej. Pamiętam, że w Poznaniu przyjechałeś na mecz z Lechem w drugiej kolejce, mimo że nie byłeś w ogóle w kadrze wtedy, po prostu żeby się zintegrować, żeby poprzebywać z chłopakami, żeby pokibicować im i wesprzeć na miejscu. Takie wejście w trakcie sezonu bez okresu przygotowawczego, bez obozu jest też pewnie jakimś utrudnieniem, żeby tak łatwo i płynnie do zespołu wejść. Tak jak powiedziałem, ten poprzedni rok miał dużo zaskoczeń i był po prostu dziwny, a przyjście do drużyny w trakcie sezonu, tak jak mówisz, jest to trochę trudniejsze, bo nie miałem okresu przygotowawczego z drużyną. W poprzednim klubie też można powiedzieć, że nie byłem przygotowany na takim poziomie, jak powinienem, bo wiadomo już było, że będę zmieniał barwy i też dużo musiałem pracować indywidualnie i praktycznie w trakcie sezonu ja się dopiero przygotowywałem i próbowałem złapać tą optymalną formę, a raczej w zawodzie stara się już na ten sezon być przygotowany w optymalnej formie, a tak jak mówię, ja musiałem łapać to w trakcie sezonu. I tak naprawdę było jeszcze sporo przerw, więc było to trudniejsze. Lubisz oglądać filmy i seriale? Lubię. Okej, okay, no to mam challenge dla ciebie. Jeżeli pod naszym filmem, pod naszym live'em będzie 60 łapek w górę, to przygotujesz taką listę 5 ulubionych filmów i seriali. I jutro nagramy taką krótką rozmowę. Wymienisz po prostu może po jednym zdaniu opowiesz, dlaczego ten film bądź serial znalazł się w tym zestawieniu. Przyjmujesz wyzwanie? Tak, zrobimy top 5 seriali. Top 5 seriali, okej. Okay. Czyli jeżeli pod tym filmem będzie 60 łapek w górę, to Piotrek Pyrdoł przygotuje listę 5 ulubionych seriali, którą jutro Wam przedstawimy podczas kolejnego live'a. Okej, Piotr, ja muszę przyznać, że Twoja kariera jest taką karierą, która właśnie nadawałaby się chyba na serial, ponieważ Twoje przeskoki z ligi do ligi to jest właściwie sezon po sezonie. Miałeś szczęście, bądź po prostu współtworzyłeś to szczęście, siłę ŁKS-u Łódź, który awansowywał sezon po sezonie, aż do ekstraklasy. No i ty w tym uczestniczyłeś właściwie, jesteś wciąż młodzieżowcem, a już tych awansów ile masz? 3 chyba na koncie, czy 4 nawet? Byłem w ŁKS-ie, jak był już awans z czwartej ligi, natomiast wtedy nie byłem jeszcze w pierwszej drużynie. Ale awanse z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej i z pierwszej do ekstraklasy, to byłem już pełnoprawnym zawodnikiem drużyny. To, zobacz, niektórzy przez całą karierę nie mają tyle awansów, co ty zrobiłeś w 3 lata, jeszcze będąc cały czas młodzieżowcem. To naprawdę ciekawy scenariusz na twoją karierę. No ale kolejne te etapy, czasami się to wydaje zawodnikom, niektórzy właśnie tych przeskoków nie potrafią przekuć na swoją szalę, że po prostu ich wyższa liga troszeczkę blokuje, już być może troszeczkę już umiejętności brakuje. Ty w bardzo młodym wieku musiałeś adoptować się bardzo szybko do nowych warunków. To było trudne, to jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, który z tych przeskoków był najtrudniejszy? Czy z trzeciej do drugiej, czy z drugiej do pierwszej, czy z pierwszej do ekstraklasy? Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, który był najtrudniejszy? Myślę, że dla młodego zawodnika, tak jak już wcześniej powtarzałem, najważniejsza jest regularna gra i ja coś takiego miałem właśnie w ŁKS-ie, gdy robiliśmy awanse, bo zacząłem być podstawowym zawodnikiem w końcówce trzeciej ligi. Zagrałem całą drugą ligę. W pierwszej lidze już nie byłem podstawowym młodzieżowcem, ale zagrałem też większość czasu. I w ekstraklasie też miałem epizod, w którym występowałem na boisku. Myślę, że jest na pewno duży przeskok jakości między ekstraklasą a tymi niższymi ligami. Natomiast uważam, że paradoksalnie łatwiej gra się w tych wyższych ligach, bo jednak zespoły są bardziej poukładane taktycznie. Większa kultura gry, tak? I tak jak mówię, jest przede wszystkim więcej miejsca, bo
w meczach niższych lig, szczególnie w trzeciej lidze czy w drugiej lidze, szczególnie gdy jedzie się na wyjazd do zespołu może mniej znanego, z mniejszą renomą, a przyjeżdża zespół tak jak ŁKS Łódź, który jest dużym klubem z dużą historią, to wszyscy, można powiedzieć, spinają się na taki mecz i to wcale nie jest taki spacerek, jak się wielu osobom wydaje. Czyli który ten przeskok był najtrudniejszy dla ciebie? A myślę, że też dobrze adaptowałem się do tych przeskoków i tak nigdy się nie zastanawiałem, który był najcięższy, ale myślę, że największa różnica jest między drugą a pierwszą ligą. Mhm. Tak mi się wydaje. No okej, dobra. Między drugą a pierwszą. Wielu chyba piłkarzy jednak mówi, że między pierwszą a ekstraklasą, ale ty tutaj masz inny na to pogląd. W pierwszej lidze gra wielu zawodników z przeszłością ekstraklasową, czy też wielu zawodników jest z przyszłością. Jest wypożyczanych po prostu do ekstraklasy. Myślę, że różnica jest taka, że na 10 błędów w pierwszej lidze stracisz jedną albo dwie bramki, a w ekstraklasie już jakość tych zawodników jest większa i stracisz tych bramek 5 albo 6 i to jest ta główna różnica, ale to nie jest nie wiadomo jaki przeskok. Okej. 52 osoby w tej chwili nas oglądają na żywo. Przypominam, 60 łapek w górę pod tym filmem i Piotr przygotuje listę 5 ulubionych seriali, którą jutro opublikujemy. Kolejne pytanie z YouTube'a. Zawodnik, którego uważasz za wzór do naśladowania? Mateo pyta. Ogólnie na świecie, tak? Tutaj w nawiasie jeszcze jest dopisek w drużynie, jak i ogólnie ze wszystkich lig. To myślę, że jak uczyć się, to od najlepszych. No, zdecydowanie. I kibicując Barcelonie, zawsze oglądałem grę Andresa Iniesty. Okej, myślałem, że Messiego powiesz. Nie, no oczywiście Messi jest niezaprzeczalnie najlepszym zawodnikiem. Najlepszym zawodnikiem, wydaje mi się, który kiedykolwiek grał w piłkę nożną. I jego oczywiście też podpatruję, ale tak bardziej ze stylu to Andresa Iniesta. Podpatrywałem też bardzo Edena Hazarda z czasów gry w Chelsea. Mhm. A tutaj w Płocku któryś z kolegów podpatrujesz pewne rzeczy, zachowania boiskowe? Od każdego można się czegoś nauczyć, szczególnie od zawodników doświadczonych, więc trzeba po prostu łapać te elementy od każdego, ale tak jak mówię, jak wzorować się, to od najlepszych i od nich czerpać najwięcej. Dobra, to kolejne pytanie, Piotrek. Tutaj dobre pytanie, no bo przypominam, że jesteśmy na obozie w Siedlcach, w hotelu, w którym tutaj jesteśmy zakwaterowani. I Marek pyta, jak oceniasz dotychczasowy obóz, jakie macie warunki? Myślę, że jest też to specyficzny obóz, bo w tym roku pogoda w Polsce jest zdecydowanie inna niż rok temu czy dwa lata temu. Są obfite opady śniegu i temperatury osiągają, można powiedzieć... To się dopiero jutro okaże, jakie osiągają, ma być dość ekstremalne, tak. Więc to trochę utrudnia przygotowania. Ale trzeba wykonywać to, co można na 100% i my to realizujemy. Trenerzy mają nakreślony plan do ligi. Obiekt jak na zespół drugoligowy, bo Pogoń Siedlce jest w drugich ligach, to jest naprawdę fajny. W hotelu też wszystko jest zorganizowane na dobrym poziomie. Okej, no to przechodzimy kolejne pytanie. 48 łapek w górę, czyli brakuje nam 12 łapek i Piotr się podejmuje challenge'u serialowego. Sprawdzam, co tutaj na czacie jeszcze jest. O, czy odczuwasz różnicę grając bez kibiców na trybunach? Pyta Kubuś. Zdecydowanie. Bez kibiców nie ma atmosfery. Generalnie ten sport bez kibiców traci praktycznie, nie chcę mówić w procentach, ale bardzo dużą część swojego przeznaczenia. Gra się dla kibiców, oni przychodzą na mecze, oni cię napędzają, oni są oddani klubowi i tak jak mówię, gra się dla nich. Motywują cię, zawsze dodadzą ci siły w momencie,
gdy już jej trochę braknie, a bez kibiców to mecze są często bezbarwne i nie ma emocji takich jak z kibicami, więc chciałbym, żeby jak najszybciej wszystko wróciło do normy. Tej adrenaliny chyba też brakuje, związanej właśnie z pobytem kibiców na trybunach. Oj, Piotrek zadaje trudne pytania, ale myślę, że nie do ciebie skierowane, ponieważ pytanie brzmi, czy możesz powiedzieć, czy zespół wrócił do treningów ustawienia trzema obrońcami i dwoma wahadłowymi. To zostawmy takie pytania dla trenera, prawda? Piotr nie będzie tutaj odpowiadał. Piotr, mamy tutaj inne pytania do Piotra. Jeżeli uda się zaprosić trenera Sobolewskiego, to na pewno mu takie pytanie zadamy. Piotr, kolejne pytanie. 51 łapek w górę, jeszcze 9 brakuje, przypominam. Jak mówią na ciebie znajomi, no to już tutaj w sumie już odpowiedzieliśmy na to pytanie, no bo domyślam się, że bardzo podobnie, tak jak tutaj w Płocku, tak? Ojej, tu aż boję się zadać to pytanie, bo Justyna pyta, dokąd najbardziej lubisz podróżować pociągiem i dlaczego są to koluszki? Nie wiem, czy to jest dobre pytanie. Chyba wiem, od kogo jest to pytanie. Od Justyny. Tak, a znam taką jedną właśnie z koluszek, więc możliwe, że to ona zadała to pytanie. Więc pozdrawiam cię serdecznie, Justyna. I lubię podróżować do koluszek, bo mam tam dobrych znajomych. I często też jeździmy tam z dziewczyną, którą też pozdrawiam. No ale to z Płocka chyba nie, bo z Płocka słabe połączenia z koluszkami, zdaje się. Generalnie do Płocka nie jeżdżę pociągiem właśnie przez to, że są słabe połączenia i musiałbym chyba mieć przesiadkę w Kutnie albo gdzieś. Bardzo prawdopodobne. Więc z Płocka słabe połączenia. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. 53 łapki w górę, już tylko 7 łapek brakuje. Sam bym dał, ale już dałem, także nie pomogę. O, bardzo ciekawe pytanie, kolejne od Mateo. Jakie masz relacje, jeśli chodzi o Dawida Kocyłę i Mateusza Lewandowskiego? Bo jednak są to dwaj najbardziej rywalizujący z tobą zawodnicy o wyjściową jedenastkę. Wszyscy jesteście młodzieżowcami. Chyba tym tropem Mateo tutaj poszedł, że w jego opinii tutaj to wy między sobą o tę pozycję rywalizujecie. I chyba tak to też jesienią wyglądało, że każdy z was jakieś tam szanse dostał. Dawid pewnie najwięcej ich. No więc tutaj na Mateo pyta, jakie masz relacje, jeśli chodzi o tych zawodników. Nasze relacje chyba są zdrowe, no. Są zdrowe, rywalizacja jest potrzebna, żeby się rozwijać, a z Mateuszem Lewandowskim jestem w pokoju, więc tam sobie rywalizujemy. Nie, nasze relacje są dobre i nie ma żadnych, jak to się mówi, tajemnic ani zgrzytów. A propos Mateusza Lewandowskiego, ja was zachęcam do obserwowania, subskrybowania naszego kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Wisły Płock na YouTubie, a wiem, że parę osób z was tego wciąż nie robi, to gorąco do tego zachęcam. Tam na przykład dzisiaj wjedzie nowy filmik, relacja z całego dzisiejszego dnia, no i tam właśnie Mateusz Lewandowski popisuje się fantastycznymi trikami, sztuczkami. Nie wiem, czy ty, Piotr, to widziałeś na treningu. Być może co innego robiłeś, no ale ja mam to nagrane. Dzisiaj na YouTubie to wjedzie, naprawdę jest na czym oko zawiesić, więc jeżeli wciąż nie subskrybujesz naszego kanału, to zrób to. Do końca zgrupowania tutaj w Siedlcach codzienne live'y, dużo atrakcyjnych materiałów. Śledźcie nasze inne social media, Instagram, Facebook i Twitter. Myślę, że bez problemu je znajdziecie. Piotr, powoli będziemy kończyć. Mamy tych łapek 55, więc ważą się losy challenge'u. To musimy poczekać. Czyli ty... Okej, okay, no to poczekamy, aż będzie 60. Ale... Że my tam zalajkujemy szybko. Wyjmuj komórkę i lajkujemy. Dobra, tutaj już parę ostatnich pytań. To było już pytanie. Na przykład, jeśli Kubuś na przykład pisze, jeśli prowadzący czyta czat, czytam, to chciałbym pogratulować prowadzenia kanału, ponieważ jego jakość znacznie wzrosła i miło się to ogląda. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Dlatego jeszcze raz. Podpompowany. Podpompowany się czuję. Dlatego jeszcze raz zachęcam do subskrybowania naszych mediów.
i dawania łapek w górę, 57. I przypominam, jeżeli będzie 60, to jutro Piotr robi listę swoich ulubionych seriali. Okej, okay, Piotr, no to jeszcze jakieś trudne pytanie staram ci się znaleźć. Jest ich tutaj mnóstwo. No te koluszki już były. Okej, okay, może tutaj. Czy podoba ci się Płock jako miasto, czy jakieś miejsce szczególnie przypadło ci do gustu? Generalnie w obecnych czasach trudno wyjść gdzieś. Mało wychodzisz właśnie. Dokładnie. Natomiast osiedle, na którym mieszkam, jest nowoczesne. Podoba mi się, wszystko jest pod ręką. Tak jak mówię, nie ma zbyt dużo możliwości, żeby gdzieś pójść i żałuję, bo też jestem taką osobą, która lubi poznawać nowe miejsca, więc jeszcze tak naprawdę nie miałem za bardzo nawet możliwości, aczkolwiek na pewno panorama nad Wisłą jest bardzo ładna. Tak jest, bardzo, bardzo pięknie w Płocku w tym miejscu jest. O grze w jakiej lidze zagranicznej marzysz? Krótko mówiąc, jaka jest twoja ulubiona liga zagraniczna? Myślę, że najciekawszą ligą świata jest Premier League. Natomiast marzę o tym, żeby po prostu znaleźć się kiedyś w dobrej lidze zagranicznej i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na najwyższym poziomie. Okej, okay, fajne pytanie od Janka. FIFA 21 czy Pro Evolution Soccer 2021? FIFA. Okej, okay. No to kolejne. Pytanie od Zivracha. Sam jestem ciekawy, o co w tym pytaniu chodzi. Piotrek, były pogłoski, że możesz odejść w przerwie zimowej z Wisły. Powiesz coś na ten temat? Nie wiem, bo nic nie słyszałem. No ja też nie słyszałem, to nie wiemy. Zivrachu, drogi, skąd masz takie informacje? Może niech napisze dokąd. No, napisał dalej pozdrowienia ze Szkocji, to może jakiś szkocki kierunek. Może jeszcze będą dzwonili z Celtiku. Okej, okay. Kolejne pytanie od Mateo. Tutaj nie wiem, chyba już szóste czy siódme pytanie od Mateo. Mateo na rekord idzie pytanie. Tak jest. Ale ciekawe, czy dał łapkę w górę i subskrybuje nasz kanał. Ta, Mateo, jak nie, to nie odpowiadam. Mamy cię na oku. Pytanie jest też takie z gatunku trudniejszych. Co głównie zaważyło na transferze z ŁKS-u do Legii? Mogłeś wtedy dołączyć już do Wisły podobno. Tutaj do Wisły Płock. Myślę, że przyszedł czas na zmiany. Mhm. Ja mam ogromny sentyment do ŁKS-u, bo tam wychowała się moja rodzina, mój dziadek, mój tata. Ja od dziecka chodziłem na mecze i ten klub zawsze będzie miał u mnie szczególne miejsce. Natomiast przyszedł moment, gdzie uznałem, że czas na zmiany i dostałem ofertę z Legii. Więc myślę, że ciężko byłoby sobie wybaczyć, gdybym nie zaakceptował takiej oferty. Ale teraz jestem w Wiśle, doświadczenie zebrałem. Myślę, że to, co przeżyłem, to na pewno zaplusuje. I medal. Swoją drogą. Zdobyty. Dokładnie. W jednym roku spadek i mistrzostwo. Natomiast teraz jestem w Wiśle i tylko na tym się koncentruję, żeby tutaj dać jak najwięcej radości. Okej, okay. Udało się. 60 łapek w górę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Piotr, przyjąłeś challenge, więc jutro spotkamy się i jutro przemyśl przez odpowiem całą noc, jakie seriale. Ja już mam ułożone. Już masz ułożoną, dobra. To nakręcimy to jutro i wyemitujemy specjalnie dla was za te łapki w górę podczas kolejnego live'a. Słuchajcie, no jest parę pytań takich, na które chyba nie da się poprawnie odpowiedzieć, no bo pytania... Dobra, jeszcze polecimy na szybkości te pytania. Nie, no bo pytania, z kim najmniej z drużyny się dogadujesz, no to takie pytania chyba za bardzo nie mają sensu. Czy chcesz kogoś wymienić? Nie, bo wszyscy mówią po angielsku, nawet jak są obcokrajowcami, więc nie ma takiej osoby. Aha, w tym kierunku bardzo sprytna odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie, Piotr, ale zapewniam cię, że najtrudniejsze. Dobra. JM pyta, czy Piotr pójdzie w ślady wielu Polaków i odważy się morsować? Czy odważy się morsować? Myślę, że odważę się morsować.
teraz jest to popularne. Tak, widziałem taki mem ostatnio, wczoraj zdaje się, na którym były obrazki, było podpisane rzeczy, które nie można robić bez internetu. No i tam było prowadzenie vloga, zakupy internetowe i takie, i jeszcze była jedna rzecz, właśnie morsowanie, że bez internetu nie można morsować, bo to od razu trzeba wrzucić. W sumie są teraz takie warunki na treningach, że to prawie jak morsowanie, więc... Ale to na pewno ciekawe przeżycie i zdecyduje się chyba na chyba zdrowe nawet takie, jak jeżeli się poprawnie oczywiście wszystko wykonuje, to chyba zdrowe. Chociaż myślę, że trener Sołecki mógłby być niezadowolony, bo być może też łatwo o przeziębienie. Na razie sobie pomorsuję w baseniku, w szatni z zimną wodą po treningu. Dziękuję bardzo. Gościem drugiego dnia studia Siedlce 2021 był człowiek, który ma, ile masz lat? 20? 21, a w kwietniu 22. Człowiek, który ma 21 lat, zrobił już w swoim życiu 3 awanse w seniorskiej piłce. Ma złoty medal rozgrywek Ekstraklasy, czyli Mistrzostwo Polski. Jeden też spadek. A dzisiaj był właśnie gościem studia Siedlce 2021, czyli Piotr Pyrdoł. Bardzo dziękuję, Piotr. Dzięki wszystkim. Jutro nagrywamy challenge, który dzisiaj udało się osiągnąć. I na dzisiaj to wszystko. Ja nazywam się Rafał Wyrzykowski. Było mi bardzo miło. Pamiętajcie o naszych mediach i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Cześć. Cześć. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.